Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. W okresie wielkanocnym często słyszymy Ewangelię zapisaną przez świętego Jana. Z niedzieli na niedzielę coraz mocniej wybrzmiewa zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Jezus po swojej misji opuści ten świat w widzialnej postaci, ale przez Ducha Bóg stanie się wewnętrznym mieszkańcem każdego człowieka. Jest tu postawiony z Jego strony pewien warunek. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Tym warunkiem jest miłość, która wyraża się w zachowywaniu nauki Jezusa, przykazań, które On dał. Jedność z Bogiem, która ma być udziałem uczniów Jezusa, nie dokonuje się automatycznie. Jest to owoc pracy człowieka z jednej strony, a z drugiej strony dobrowolnego daru Pana Boga. Jak to jest napisane w Psalmie 85. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Czyli my powinniśmy robić to, co możemy, to, co jesteśmy w stanie, to, co jest w naszej mocy, aby żyć zgodnie z nauką Bożą, a Duch Święty w swoim czasie będzie też nas uzdalniał do tego, abyśmy wzrastali. Jezus, mówiąc dalej o Duchu Świętym, zapowiada, że będzie On przypominał uczniom to, co sam już powiedział. Jest to ważne, ponieważ uczniowie znali słowa Jezusa, ale jeszcze było to dla nich odległe, trudne do przyjęcia. Podobnie jest często ze wzrostem naszej wiary. Wyznanie wiary, główne prawdy wiary, znamy zwykle od dzieciństwa. Znamy w miarę Ewangelię, większość przypowieści. W rozwoju wiary nie chodzi więc o jakieś nowinki, sensacyjne odkrycia, ale o coraz bardziej świadome i pełne przeżywanie tego, co jest znane. Czyli na przykład pełne uczestnictwo we mszy świętej, w praktykach świątecznych związanych z rokiem liturgicznym, w trosce o wspólnotę Kościoła i modlitwę za nią. Pokój mój wam daję, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Jezus nie obiecuje swoim uczniom wygód i bezstresowego życia, ale wie, że ci, którzy przyjmą Jego naukę, będą świątynią Ducha Świętego i nawet pośród prześladowań pozostaną pełni pokoju i ufności w Bożą opiekę.